Jak będą wyglądały twoje oświadczyny? No i właśnie, to nie jest takie proste, się okazuje, bo Karolina jest dosyć wymagająca pod tym względem. Znaczy, ona mi opowiedziała, jakby chciała, żeby to wyglądało. No ale czasami mówią, że najprostszy sposób jest najlepszy, prawda? Że jak się coś wymyśla i zbytnio się chce coś tam upiększyć, to nie wychodzi, więc ja myślę, że będą to zwyczajne, jakieś fajne, proste, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca, jak bym chciał to zrobić. Pewnie ten plan, zarys tego pojawi się krótko przed oświadczynami. Ale jeśli Karolina zdradziła tobie, jak by chciała, żeby to wyglądało, to w takim razie gdybyś mógł nam powiedzieć. Jakby to wyglądało? No słuchaj, ona uwielbia podróżować, jest romantyczką, więc ona by gdzieś chciała to pewnie w podróży, żeby to się wydarzyło. Więc to jest takie jej marzenie, jakaś podróż, wiesz, zachód słońca, wschód słońca i nie wiem, brzeg morza, jakaś skała na przykład nad brzegiem morza, no i wtedy. Więc ja wiem, że dla niej to byłby idealny moment, no i wtedy by na pewno też nie odmówiła, bo to też jest ważne. Oświadczyć się to jest pół biedy, ale żeby jeszcze usłyszeć tak, prawda, to też jest ważne. Załóżmy, że niedługo przyjdzie ten dzień i załóżmy, że tego wywiadu właśnie nie ogląda. Jak będzie wyglądał ten pierścionek zaręczynowy? Słuchaj, kompozycji pierścionka jeszcze nie ma. Jak on będzie wyglądał? Myślę, że chciałbym, żeby to było coś oryginalnego, coś fajnego, no ale dopiero będę wybierał, więc jak już będę miał, to wtedy przyślę wam zdjęcie i będziecie pierwszymi, którzy zobaczą ten pierścionek. Przynajmitni.pl, tak.